Cześć wszystkim! Znowu Poziom 7? Przeciąg Tyranii! Zamknijcie się. Dobra. Gdzieś wyczytałem, że możemy pogadać o czymś z Lantrym. Okej. Mam do ciebie pytania. Chcę porozmawiać o sprawach magicznych. Ever since the fall of the Vellum Citadel, it is hard to find someone with whom I can discuss such things. Co wiesz o zaklęciach? I've forgotten more than most blood chanters have ever learned. What do you want to know? Możesz mnie czegoś nauczyć? Most certainly. I probably should have shown you how to mend wounds sooner. If you have a moment, I can show you the healing sigil I was trained to use. Nie ma co tego odkładać. Mędrzec grzebie w torbach, po czym wyciąga długie pióro i zamięty kawałek pergaminu. Siedmioma szybkimi ruchami pióro kreśli inkaustem wzór na pergaminie. Zaczniemy od podstaw. Podczas leczenia ran i uśmierzenia bólu korzystamy z magii akuszerki sierot, archont odrodzenia. Kiedy używamy jej sigilu przez nasze dłonie, na krótko przypływa jej maestria. Teraz wykonaj sigil, kreśląc linię w kolejności, jakie narysowałem. Wykonaj polecenia. Ponieważ to nie jest twoje pierwsze zaklęcie, pokażę je trochę szybciej, ale chyba nadążysz. Lantryza raz za razem pokazuje ci magiczny sigil. Godzinami machasz dłonią w powietrzu bez żadnego skutku, aż w końcu daje ci się nakreślić symbol powietrzu i czujesz w żyłach przepływ mocy. Janusz Tracz zyskuje poziom umiejętności 5 kontrola życia. Jej! Jeśli będziesz musiał uśmierzyć ból, a nie oczyścić zakażenie, poruszysz dłonią tak. Ale wiesz, na razie wystarczy. A reszty chyba sam się domyślisz. Okej, możemy go jeszcze zapytać. Coś jeszcze? Jakiej magii uczyli cię mędrcy? Mędrzec Sinden nauczył mnie tradycyjnych sigili. Konserwacji, ukrycia i leczenia. Pochodzących od dawnych archontów Tarwisu, Słabnącego Gniewu i Akuszerki Sierot. Magia konserwująca ma główne funkcje praktyczne. Impregnacja pergaminu, oprawianie ksiąg i tak dalej. Wszyscy kronikarze uczą się magii ukrycia, gdyż za idealną metodą uważamy badanie wydarzeń bez wpływu na podejmowane decyzje. Jeśli chodzi o magię leczenia, wielu z nas, współczesnych magów, poświęca jej wiele czasu. Szkoła nie cieszy się najlepszą opinią wśród zwykłych ludzi, ale myślę, że gdybyśmy dali im się poznać jako zdrowiciele opiekunowie, może zmieniliby zdanie. Leczenie. Oto szlachetny przedmiot badań. Owszem, ale ze względu na moją skłonność do wypadków, największy pożytek z mojej magii mam ja sam. Ale bez wątpienia najwięcej satysfakcji dają mi zaklęcia uśmierzające ból i cierpienie. Dzięki nim czuję się choć trochę przydatny. Co możesz mi powiedzieć o magii gestów? Uczeni nie mają dobrego określenia na to, co robią archonci podczas rzucania zaklęć. Nie mam pojęcia, w jaki sposób grobowy Ash zarzuca na żołnierzy ochronną powłokę, nijak Bladen Mark świadomie przenika przez cienie. Ale kiedy my, zwykli magowie, chcemy rzucić zaklęcia, wykonujemy sigil Archonta, który wcześniej odkrył odpowiednie zjawisko magiczne. Jest sprawą dyskusyjną, czy Archonci tworzą nową magię, czy tylko odkrywają magię, czekając na nas, ale na takie pytania nie da się odpowiedzieć na trzeźwo. Okej, to na razie wszystko. Jej! W końcu mamy sigil życia. I pomyśleć, że mogliśmy to od samego początku dostać. Jej! Oblokowała nas zdolność za reputację. Koło historii. Raz przed odpoczynkiem, stoimy wspólnie tworzył wokół członka drużyny spowalniającą aurę. Przeciwnicy zasięgu działania zostały spowolnieni. Unik minus parowanie, minus szybkości działania, tempo ruchu. Fajne. Może się przydać kiedyś. Dobra. Możemy edytować teraz uzdrawiający dotyk. Zobaczmy. Na pewno chcemy mu dać intensywność. Co jeszcze chcemy mu dać? Precyzyjne działanie. Nie, to niepotrzebne. Ok, odzyskiwanie gotowości również się przyda. Zasięg również możemy mu zwiększyć. Coś jeszcze możemy dać? Nie. Dobra.
Możemy mu zmienić na sigil odległego uderzenia. Ale to chyba zmienia. Wypuść niewielkie pociski energii życiowej, które przywracają znaczną część zdrowia celu. Nie wiem dlaczego znaczną część. 3 pociski plus 5%. Nie, może przywróćmy to co było. Brzmi ok. Tak, celność nam nie będzie potrzebna. Okej. Myślę, że Januszowi też moglibyśmy władować leczenie. Może zamiast tego wstrząsającego pocisku. Mamy już u Lantrego oszołomienie. Więc... myślę, że fajniej to będzie zamienić. Usuńmy. I weźmy tak. Sigil życia. Możemy spróbować tą drugą wersję z odległym uderzeniem. Intensywność. Zasięg. Odzyskiwanie. To by nam... Okej, możemy wypróbować również ten sigil. Okej? Przypisz tutaj. No i fajnie. Zobaczymy, jak to będzie działać. Okej, trochę dziwnie to wygląda, ale... ale może mieć duże... Tak, może mieć duże zastosowanie. Okej, dobra. Coś tutaj mamy. Święcona księga. Kiedy księga zawiera charakterystyczne symbole i zwroty, powtarzające wiele razy, zapewne są ważne. Co za szczęście! To naprawdę część kodu potrzebnego do ominięcia bariery chroniącej ciche archiwum. Nie czułem takich emocji od chwili, kiedy poznałem pierwsze sigila. Prawdę mówiąc, przez dziesiątki lat spędzonych w Cytadeli Pergaminu moja noga nigdy nie stanęła w pobliżu archiwum. Zaczynasz perać na półce, otwierać księgi, kartkować jej wytrząsać skrawki pergaminu, które mogą być w nich ukryte. Okej. Swoje są niezapisane, najwyraźniej były tu składowane wraz z przyrządami składami do... Tak, okej. Co tutaj mamy? Mieszadło do inkaustu i topas, czyli jakieś bzdury. Okej, dobra. Tak sobie pomyślałem. Mapa świata. Nie, nie ta. Bo bardzo mnie niepokoi cel, po jaki tu jesteśmy. Ponieważ musimy zniszczyć całą wiedzę tutaj zakazaną Lantrę, może mu się to nie podobać. No, szczerze mówiąc, również mi się to średnio podoba. Ale zobaczmy na treść edyktu. Naszym najważniejszym obowiązkiem jest ochrona, w tym przez to tak. Niech ci, którzy gorączkowa pycha nakazuje gromadzenie takiej wiedzy, staną się celem naszego gniewu. Niech ognie Teratusa puchną płomieniami i pochłaniają ich, dopóki zakazana wiedza znajduje się w sercu Cytadeli Pergaminu. Okej. Wiecie co, to mi daje do myślenia, że jeżeli przeniesiemy zakazane zwoje gdzieś indziej, to już nie będzie się znajdować w sercu Cytadeli Pergaminu. W tym samym również moglibyśmy spełnić warunek edyktu. Ale cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej. No dobra, tutaj chyba... Tak, tutaj chyba nic nie zrobimy. Zdecydowanie powinniśmy iść w tym kierunku. Tutaj też jest zablokowane przejście. To co musimy zrobić? Tak, tędy nie przejdziemy. Może zaraz tego symbolu możemy użyć, którego znaleźliśmy? O, wygląda na to, że tak. Widzisz?
in a great while, things are easier than I expect. Though I doubt any other barriers are going to be this easy to bypass. Keep that phrase. This is a good sign. If they had not secured the Silent Archive, they wouldn't have bothered to leave passcodes for any returning sages. Znajdź inne fragmenty pergaminu. Okej, dobra. A jak dokładnie zamierzasz stąd uciec? Słuchać zirytowany głos. Cenzorka jest tuż za drzwiami z tego chłodnego. Teraz ruszcie te swoje bezwartościowe dubska, zanim wszystko powiem cenzorce, a jeśli ja też trafię w kedany, bla 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 bla. Okej. Czy chcemy na nich ruszać? Może zobaczmy, co jest najpierw. Tutaj dookoła mamy przejście. Do... gdzieś. Kiedy wychylasz się, by spojrzeć na jezioro Rawy, daleko w dole, uderza do ciebie fala gorąca. Okej, pułapka rozbrojona. Sterta gruzu. Możemy tam wejść. Co my tu mamy? Zwój po prostu. O, kolejny. Mędrzec. Nie, proszę cię, nie rób mi krzywdy. Nie jesteś z chóru. Ale oni są blisko, słyszę ich. Wydostałbym się stąd, ale zablokowali wyjście. Nie mogę otworzyć bariery bez odpowiedniego klucza. A możesz stąd odejść, droga jest wolna. Brak mi słów, by podziękować ci za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź, to może się przyda. Nie ukazało mi się skończyć badań, ale może tobie się powiedzie. Znajdę stąd jakieś wyjście. Okej. Nowe wyniki badań. Okej, notatki. Encyklopedia, biografia. Okej. Nie mamy najwidoczniej nic takiego, żeby tego użyć, ale zobaczymy. Okej. Więcej chórzystów. No się nie ucieszą z tego, że tu jesteśmy. Na razie przejdźmy obok nich, dopóki jeszcze nie wymagają od nas masowych morderstw. Uszkodzona ściana. Co możemy zrobić? Pchnij ścianę. Okej. Pozwolę nam przejście dalej. Czy co, pogadajmy jednak z tymi... pogadajmy jednak z tymi chórzystami. Zobaczymy. Zobaczymy, jaki tutaj mają biznes. Znaczy wiemy, jaki tutaj mają biznes, ale... zobaczymy, co jak na nas zareagują. Hej, ty! Podejdź no tu! Chcę z tobą porozmawiać! Hej, ty! Jeśli nie zaczniecie się słuchać, to przysięgam, że tutaj spłoniecie. Chcecie tego? Wykonujcie polecenia, być może wyjdziemy stąd z nietkniętymi brwiami. To świecące fragmenty pergaminu. Czy tak trudno je znaleźć? Na twój widok woła do ciebie. Stanowicielu, co ty tutaj robisz? Patrzę na ciebie z powrotem swoją badę. Myślałem durnie, że zagrodziliście przejście. Jeden z jego ludzi parska i wzrusza ramionami, po czym znów przestaje zwracać na niego uwagę. Patrzę, jak nieudolny dowódca próbuje dowodzić. Warad moich spraw. Przesłyszałem się, czy właśnie mi się sprzeciwiłeś? Zyskujesz przychylność, Bledenmark. Nie chciałem. Tylko powiedziałem, że zdziwił mnie twój widok. Wybacz mi, stanowicielu. Domyślam się, że przysyła cię cenzorka, by sprawdzić, jak sobie radzimy. Nie przejmuj się, będziemy pierwszą grupą, która przedostanie się przez barierę, znajdzie ciche archiwum. Potrzebujesz czegoś? Okej. Tutaj są jacyś mędrcy? Jest. Jeden przynajmniej. Okej, ciekawa opcja.
Co jest niezwykłego w tym... Co jest takiego niezwykłego w tym archiwum? To serce Cytadeli Pergaminu. Mówi się, że zawiera najcenniejsze kroniki, księgi, o których przed kataklizmem wiedzieli tylko najwięksi rangą mędrcy. Głosy Narata kazał zniszczyć archiwum, aby dopełnić gniew hegemona skierowany przeciwko mędrcom. Mówi się, że archiwum ma też właściwości magiczne. Podobno księżnica stoi ciągle wyłącznie dzięki niemu. Nie znam się, my tylko szukamy. Powiedz mi o tym konkursie. Myślałam, że wiesz, bo niby po co cenzorka by cię tu przysłała? Chcę, żebyśmy ze sobą rywalizowali. Mamy znaleźć ciche archiwum, a urządzanie z dowodu, w którym giną dziesiątki przyzwoitych żołnierzy, jest przecież w stylu chóru. Właśnie dlatego nam zależy, żeby je znaleźć przed innymi. Albo raczej zależało. Ta zbieranina jest delikatnie niczym dzieci, które nie mogą sobie przypomnieć włosków na paluszkach. Nie znajdziemy ani fragmentu kodu. Zagrodziliśmy przejście, żeby nikt za nami nie poszedł, a wtedy oni usiedli i powiedzieli, że się nie ruszają. Okej, możemy użyć przebiegłości. Ta banda chamów tylko podrzyna ci skrzydła. Nie wolałbyś czasem przejść naprzód bez nich? Zwróć się do grupy. Frajer Sigurstena, jeśli go zabijecie, będziecie panami swojego losu. Okej, czyli wszystkie opcje, jakie mamy dostępne, będą powodowały śmierć. Okej, myślę, że już gra jasno ustaliła, że jesteśmy tutaj, aby mordować chórzystów i teraz nas zmusza do tego. Okej, zwrócił... Użyłbym tej opcji z mędrcami, bo brzmi ok, ale to da mi dodatkowe doświadczenie w przebiegłości, więc użyjmy tego. Frajer z tego ustanę, jeśli go zabijecie, będziecie panami swego losu. Co, stanowicielu? Nie możesz pozbawić mnie dowodzenia. Gdy tylko ustan dobywa broń, członkowie jego jednostki ruszają ku niemu. Okej. Dobra. Zróbmy to szybko. I bezboleśnie. Chyba przeciszę. To szansa. Wynośmy się stąd, póki możemy. Okej. Świetnie. Co ty dropnąłeś? Pancerz lekki. Słabe. Dobra, mamy lepsze. Okej, dobra. Udało nam się jedną grupę wyczyścić chórzystów, zabijając tylko jednego człowieka, więc uważam to za nasz praworządny sukces. Zobaczymy, czy z tą grupą pójdzie równie ciekawie. Szczebata. Hej, ty! Podejdź mi tutaj! Chcę z tobą pomówić. No, zostawmy się najpierw troszkę ładniej, na taki wypadek. Ach nie, cenzorka uznała, że cztery grupy to za mało, żeby wykonać jej polecenie i wysłała jeszcze jedną. Kolejna grupa, toż to dopiero nadużycie siły. Na miłość hegemona to tylko biblioteka, przecież nie wstanie i nie pójdzie sobie. Zdążymy znaleźć to całe archiwum. Miałem nawet, gdzie jest fragment kodu. Okej, cztery grupy, jak to? Ja już widzę tylko trzy. Twoje słowa nie mają żadnego sensu. Powiedz mi coś więcej o tym archiwum. Za kogo ty mnie masz? Czy ja wyglądam na jakiegoś mędrca? Jest gdzieś w księżnicy. Mówią, że jest bardzo potężne. Znajduje się za barierą, nie do przejścia. Potrzebujemy kodu, by się tam dostać. Cenzorce bardzo śpieszno dostarczyć je w swoje ręce. Cały problem polega na tym, że wysyła nas wszystkich na poszukiwania. Tylko jedna grupa może wyjść z tego zwycięsko. A to oznacza, że czeka nas bardzo dużo. Tak działa chór. Mam teraz kłopot z grupą Drętwego na dole. Pilnują fragmentu kodu i tylko czekają, żeby kogoś wybebeszyć. Nie uśmiecha mi się wchodzić im w drogę, mają obok dół z lawą. No i teraz kombinuję, co by tu zrobić. Cztery grupy? Jak to? No wiesz, grupy, co to biorą udział w tej gierce cenzorki na śmierć i życie. Inne takie. Naprawdę nie wiesz, czy tylko zgrywasz wioskowego głupka. Tak czy siak nie mam nastroju na niańczenie przy głupów. Okej.
Dobra, wiecie co? Zajmijmy się nim. Od razu może. Możemy użyć tej opcji. Cóż, tylko my sobie tędy przejdziemy. Nie, nie, nie. Śmierć chórzystom. Ostrzegłem was przed dyktem hegemona, żebyście mogli uniknąć śmierci. Pomóżcie mi zabić tę bandę, a znów jej unikniecie. Bezwartościowe inkausto żłopy spłoniecie razem ze stanowicielem. Zabić wszystkich! Okej. Okay. Mędrcy rzeczywiście nam pomogli. Dobra. Okej. Okay. Rzućmy wszystko, co potrzebujemy. Ciebie ładnie ogłuszymy na sam początek. Okej, okay, Lantry rzucił już swoją rzecz. Dobra. To możesz teraz pomóc zwrotce. Okej. Okay. Gość tutaj się próbował przebić. Okej, okay, oszołomienie. Okej. Okay. Czy się udało sparaliżować? Chyba nie. Okej. Okay. Żeby ich ładnie tak, rzucić na nich błędną masę, to chyba nie zadziałało. Okej, dobra. Spróbujmy zamrozić. Tak, dokładnie. Źle to wycelowałem. O mur się odbiła. Okej, to użyjmy w takim razie wybuchu. Ciach! Świetnie, petryfikacja. Nie używaj więzi honoru, teraz biją po prostu. Okej, okay, możesz rzucić siłę na zwrotkę. Kierunkowana siła. Tak, to powinno ich wykończyć. Okej, okay, fajnie. Dobra. Okej, okay, to ten gość chyba już nie żyje. Tylko ta została. Puf! Wykończył Janusz. Nie, tym razem zwrotka. Dobra. O, fajnie, jeszcze nas leczą. Jak miło z ich strony. O, jeszcze tutaj jedna została. To za niedopatrzenie z mojej strony. Okej, dobra, Janusz. Bierzcie ją szybko. Okej, ładnie. Tu teraz ogień. No, wstała sobie po prostu i... I zbierała ciosy, nie wiem czemu. Okej, dobra. Krawasze hordy chyba dokładnie takie same jak wcześniej. Okej, dobra. Co my tu mamy? Skórzany pancerz karłatnego chóru. Czy to będzie upgrade? Tak, to będzie upgrade. Dobra, zaraz dokładnie go sprawdzę. Co my tutaj mamy? Tajemny zwój. Ten zwój jest ozdobiony magicznymi symbolami. Można z niego posiąść wiedzę tajemną, jeśli się go właściwie czyta. Sigil siły 2. O, fajnie, dobra. Możemy to chyba od razu wrzucić do leczenia. Dokładnie. Okej, okay, odśwież. Wymaga na wiedza. Ile to zwiększa się wymaganie? O 10, dobra. Wiecie co, wyłączę to. Odświeżę i zobaczę, jak teraz wygląda celowanie bez tego przebicia. Okej, okay. Chyba bardziej praktycznie to wygląda niż z tym przebiciem. Okej, okay. W każdym razie wrzućmy sigil siły 2. Okej, okay. Zobaczmy, czy gdzieś jeszcze możemy to wrzucić. To było sigil trwania. Okej, okay, dobra, tak. 105, nie, 110, nie. 105, 105. U ciebie nie za bardzo. A tutaj możemy wrzucić. Gdzie w sam raz. Okej, okay, odśwież. Tutaj możemy... Nie, to będzie już za dużo. Też by było za dużo. I tu też by było za dużo.
Chociaż co by to zwiększyło? Obrażenia tylko trochę. Okej. Dobra. Fajnie. Oni już nie chcą z nami gadać. Załatwili brudną robotę. Dobra, co my tu mamy? Spalona wiadomość. Treść tej wiadomości została częściowo utracona wskutek napalenia krawędzi, ale udało ci się odczytać, że jej odbiorcą był grobowy Ash. Nadawczyni błaga w niej o pomoc, ponieważ uważa, że jej garnizon w cmentarzysku mieczy jest zbyt nieliczny, by utrzymać pozycję. Okej. Okay. Pewnie znowu jakaś rzecz związana z procesem archontów. Czyli wygląda na to, że tutaj się na razie nie dostaniemy. Tak, musimy chyba przez górną część przejść, albo nie, przez dolną. Tak, żeby tam się dostać. Czy to jest zejście do dolnej części? Wygląda na to, że tak. Okej, okay, to idźmy tam, bo słyszałem, że tam trzymają kolejną część kodu. Okej. Okay. Drętwy. Krupulentny mężczyzna stoi tyłem do ciebie i rozmawia ze zwierzcami, żywo gestykulując. Skazuje na północne ścianę regałów na piętrze. Idź po niego, patrzywy dziwolągu. Nie zrobi ci krzywdy, to fragment kodu. Jestem pewien. Nie, świecące, strzelające światło rani zwierzca. Nie dotknie, nie. To było zaklęcie rzucone przez tego mędrca, który już nie żyje tak na marginesie, więc nie będzie już żadnego świecącego, strzelającego światła, które może cię zranić. Idź po to. My musimy zostać i pilnować, żeby nikt inny nie wszedł już. Jesteście nic nie warci. Wszyscy. Dlaczego trafiła mi się brygada potworów? Okej. Okay. Drętwy. Okej, okay, tutaj jest parę ogników. Myślałem, że oni od razu mnie zaatakują. Macie jakieś problemy? Raczej nie z mędrcami. A nie, mają jeszcze dwóch mędrców. Okej, dobra, pogadajmy z nim. Co ty robisz? Nieważne, nic mi to nie obchodzi. Nie przepuścimy cię bez względu na to, jakie masz powody. Wygraną mamy już w kieszeni. Jeśli ktoś ma zdobyć ciche archiwum jako pierwszy, to będę ja. A jeśli ci się wydaje, że pozwolę ci się zbliżyć do tego fragmentu kodu, jesteś w błędzie. Ktoś już próbował mi go odebrać i źle skończył. Z jego pleców dobiega znaczące kaszlenie. Mężczyzna przewraca oczami i zerka przez ramię. Nam. Jestem stanowicielem Tunona i sugeruję ci, byś usunął się z drogi. Mam tu sprawę do załatwienia. Tytuły nic dla mnie nie znaczą, tym bardziej w takim miejscu jak to. Czy w trwawionej ognie bibliotece twój tytuł chroni cię przed zgubą? Wątpię. Czyny znaczą o wiele więcej niż słowa. Powiedz mi o tej rywalizacji. Jeśli dotarłeś tak daleko i nadal nie wiesz, co tu robisz, nie zrobię ci tej przyjemności, nie oświecę cię. Lepiej zawróć albo staniesz się pożywką dla robactwa. Co wiesz o cichym archiwum? Wystarczająco wiele, by mógł odnieść zwycięstwo. Nie puszczę parę z gęby, jeśli szukasz kogoś, kto udzieli ci lekcji historii i źle trafiłeś. Na pewno znajdziesz właściwą osobę, jak tylko zawrócisz. Bo ja na pewno cię tędy nie przepuszczę. Ach, jaka szkoda, że musicie umrzeć. Okej, okay, dobra. Mędrcowie również się na mnie rzucili. Ale domyślam się, że walka była nieunikniona. Dobra, ty się rzucisz na niego. Ty rzucisz się na niego. Tutaj ładnie czar rzucimy. Okej, okay, dobra. Spróbujmy jakąś taką linię utworzyć. Mam nadzieję, że się dużo nie ruszą. Okej. Okay. Lantry, rzuciłeś swoją rzecz. Ładnie, możesz oszołomić tego zwierzcę. Świetnie. Dobra, teraz może użyjmy tych obszarówek. Okej. Świetnie, zamrożenie. To teraz to. Okej. Zwrotka mocno oberwała. Uleczmy ją od razu. Możemy jej również pancerz zapuścić.
A ty możesz ich stuntować wszystkich po prostu. Okej. Janusz rzucił swoją rzecz. Okej, teraz rzucimy ładną kulę ognia. Zrodka dobi tego, to ci da szał. Okej, dobra, zajmij się teraz mędrcem. Okej, ładnie. Teraz ładny wybuch. Puf. Świetnie. Okej, mała tarcza dla Barika. Okej, dobra, możemy tutaj to rzucić. Może trafi kilku ludzi. Okej, tutaj jeden wpadł w szar, ale jest jeszcze powalony. Albo raczej był. Okej. Próbujmy złapać jak najwięcej się da. Okej. Dobra. Świetnie, teraz ty spróbuj jego stuntować. Okej, świetnie, udało się. To teraz wykończmy jeszcze tego. Rzuć siłę na Barika. Okej, to się chyba nie udało. Spróbujmy jeszcze raz. Okej. I żeby uleczyć Barika. Okej, już za późno. Dostał już zranienie. Okej, fajnie, ty zaczniesz ich dobijać powoli. Spróbujmy sparaliżować tego. Tego mędrca. Okej, ty możesz użyć tego rzutu swojego specjalnego. Kula ognia jeszcze raz. Okej, spudowałem. Ciekawe. Okej, fajnie, ogłuszenie. Oj, z wszystkich czarów się wyprztykałem. Z dłuższego czasu mi się to nie zdarzyło. Okej, czy mieli coś ciekawego? Mieli ten pancerz, który zapomniałem sprawdzić. Okej. Połamany miecz żelazny. To chyba nie jest upgrade'em żadnej opcji, więc... Wróćmy do ekwipunku. Dobra. Pancerz. Tak, ten jest gorszy. Dobra, da pancerz przeciwko ciętym, zmniejszy nakłute, da odporność na ogień, odbicie, generalnie upgrade. Dobra, no to bierzemy. Tak. Ten ma wszystko gorsze. Dobra. A, tutaj jeszcze miałem coś zrobić. Szal kruka. Przebiegłość plus 10. A, dobra. Dobra. Dla ciebie jest to upgrade? Nie. Okej, dobra, tak sobie tylko trzymam to po prostu w ekwipunku. Spiżowy miecz zapału. Dobra, nieważne. Dobra. To starczy w tym odcinku. W następnym odcinku pójdziemy tutaj, zbierzemy ten fragment kodu. I została nam jeszcze jedna grupa do chórzystów do ogarnięcia, więc myślę, że prędzej czy później ją znajdziemy. Idziemy. Okej, póki co dziękuję jednak wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!